Dzień dobry, cześć, witajcie sąsiady z tej strony. Oczywiście Ewo się ze mną. Cześć. Właśnie on. Czy ty zawsze musisz się wpierdalać mi w zdanie? Tak. Dobrze. Słuchajcie, no my bierzemy się dalej za robotę, znaczy ja się biorę za robotę, sąsiad, to nie wiem co tam będzie Ja wyczyniał. na razie chodzę po gospodarce i będę jak ładnie raz mam kurczaki. Kurczaki? Kurczaki. A ja się biorę, słuchajcie, za żniwa soi i może się uda w tym odcinku jeszcze zacząć prasować, znaczy skończyć prasować. Przyrzepa już tu stoi. Ej, w sumie to jestem ciekaw, ile mi posypie tej soi. Bo według geolokacji mówi 5 ton, ale bym bardzo smutną, gdyby mi sypnęło 5 ton. Wiesz? Ja wiem, sąsiadzie, ja wszystko. Ja byłbym bardzo z tego powodu smutny. Sąsiad. No. Zostawiłem paletę u krówków, nie? No. No i palety już nie ma. Ambafotim ma. Ty, no ale drewno mogli oddać chociaż, nie? Nie, one wszystko ci zeżrą, stary. Tu jak widzicie, całe pole już wykoszone elegancko. Owiec też już został sprasowany. Wiesz co? Ja dochodzę do wniosku, że trochę mi chyba musi mapa lagować na seasonsie. Wiesz? Nie nosisz takiego wrażenia? Nie mam takiego wrażenia. Nie masz? Nie mam duże. Nawet stałe 60. Lepiej niż na poprzedniej wersji. Mi się wydaje, że trochę mi... Może ja coś mam już z tym farmingiem, może trzeba by go było zreinstalować. Widzisz? No nie wiem, stary, no. Nie podoba mi się i ilość plonów, jaką mam w zbiorniku po przejeździe połowy pola. W sensie pierwszego przejazdu tak do połowy, wiesz? No nie podobuje mi się to. Tak, jeśli miałbym być szczery. No ale w sumie z drugiej strony po soi nie ma się czego spodziewać wielce jakichś plonów. Tylko, że ona jest kuresko droga wtedy, nie? Boże, już myślałem, że mi tutaj plac w ten... Słuchaj, stary, myślałem, że mi tu plac taki wielki uschnął, nie? A to się okazało, że to dzień drzewa. Dobra. Jeszcze do tyłu. No i można by powiedzieć, pierwsze żniwa Rostelmasza zostaną zakończone. No już niedługo tak naprawdę. Boże, to aż na drogę wyszło? Lol. Proszę bardzo. Elegancko. Piknie to idzie, sąsiad, piknie. Sąsiad już ma krówki. Ja muszę wziąć kredyt, słuchajcie, kupić łąkę. To już w tym odcinku zajmijmy się łąkami pierwszym pokosem. Będę brał kredyt. Kredyt będziesz brał, sąsiad? Biorę kredyt, kupuję łąkę, kupuję zgrabiarkę i kosiarkę. I kupuję jeszcze stary do tego 10 krówków. A to co, sąsiad, ciężko z pieniążkami u ciebie? No i mam 3062, stary. Ale jeszcze zwrot dostanę podatku, wiesz, 25. Ja też bym się dostał, bo mi po 3,5 tysiąca bierze dzień. Więc dokupię sobie łąkę, może dwie jak się uda, to jeszcze zobaczymy po jakiej cenie. I wiesz co, i no i co, no i może jakieś pole bym wziął w dzierżawę, nie? Umówmy się, że na początku każdego sezonu zliczamy sobie ten i 80% tego sobie oddajemy. Czego zliczamy? No, utrzymanie ziemi. 80% aha, czyli mnożysz ilość dziennego razy ilość. No. Ale na ile masz sezon ustawiony? No, a ty ile masz? Na 6 dni mam. No, 6 dni. No. Bo musimy mieć takie same ustawienia, nie? 6 mi się wydaje, że to jest tak spoko. No. Bo na 3 to trochę mało, nie? Bardzo mało. Kurwa, trzeba będzie liczyć, ile to jest 80% z tylu i tylu tysięcy, chryste pan. Z 554 tysięcy. Matko Święta, aż kalkulatora użyję. Tak jest.
No tak, to ale taki zwrot podatku, nie? No bo rolnicy są na innych stawkach podatkowych, nie? Taki inny real life, stary. No, coś takiego. Mało się spłacić. Tam. Co? To ileś tam się płaci, nie wiem, z 1000 może na sali. No właśnie. Może w końcu będzie mi na mykieć śniwą stać. A to już poważna inwestycja. Stary, bo już nie mogę patrzeć na niektóre te moje maszyny. Upierdzielone jak kurski czołg. Jak sytuacja w zbiorniku? No, 50% zbiornika elegancko. Powiedz mi, sam się zadowolony z swojego niszka? No, czemu nie? Nie nakosił się za bardzo, no ale... No, mój się nakosił troszkę. Powiem ci, im oto godzinę jedną zrobił, pół palku paliwa spalił, więc oszczędzone zostało tankowanie w tym sezonie kombajnu. Stary, no 300 litrów piechotowi chodzi, nie? Zamyślam się. Więc... Taki mam plan, słuchajcie. Bo jest tu niedaleko nas firma, która sprzedaje TMR w paletach. Ja już kupiłem. Po ile paleta? A nie, dosyć. Miałem w papierach, przewieź papierki. Papierki... 800 za paletę. To jest tanio. A na palecie ile jest? 200. No to tak... Siups, nie ma. Siups im ambofat inna. Dlatego ja ci mówię, że palety mi wciągają szybciutko. Na przykład teraz wstawiłem paletę i już jej nie ma. Nie, zostało 60 kilo. No i muszę ścielarki kupić do balotu, wiesz? Do futura. A ja ograłem to na łeb i nie muszę mieć ścielarki. A mam kat Bela, więc teraz ścinam beleczkę pięknie, ładnie. No, też jest to jakieś rozwiązanko. I też jest jakiś to pomysł w sumie, nie? Ja się nienawidzę bawić w TMR, znaczy w sensie to co wrzucasz jedną belę siana, jedną belę słomy i resztę kiszonki, tak? Co mówisz? Do tego, do TMR-u. Ale zależy jaką masz, jaki masz poszowóz, nie? No tym oryginalnym. To nie mam pojęcia, nie robiłem oryginalnym TMR-u. No ten co u nas na serii to jest oryginalny. Ten co my mam na serii to nie jest oryginalny. No ale pojemność jaką ma? 8 ton, 16? 18. 18, no to co? I w niego idealnie wchodzą jedna słomy, ten, dwie siana i reszta kiszonki. A w tamtym to nie wyjdzie ci idealna kiszonka. No to przypał. Trochę przypał. Ja już stary wymuciłem prawie zbiornik, aż w szoku jestem. Jeżeli ja z tego kawałka teraz mam 4 tony, zaraz 4 tony, tutaj jest soja, jest w tym momencie. O panie, co to jest po 1900 za tonę? No to troszkę pieniążków przytulę. Taka prawda. Stary, kiedy wymieniasz kombajn? Najprawdopodobniej jak będę miał z jakieś 10 hektarów. Czyli nigdy. Znaczy mówię, no ja chcę wziąć kredyt, kupić może jedną łąkę, może dwie łąki, zobaczymy. No i ja bym jakieś pole chętnie w dzierżawę przytulił. Bo na tych trzech polach to ja daleko nie zajadę. Jeśli miałbym być 4. Chyba że zrobię tak, że sprzedam od razu soję. W ogóle tak by the way, soja kiedy jest najdroższa? Soja? Na wiosnę. No.
Nie, na jesieni. Nie, czekaj. Tu mamy... To ja nie wiadomo. Co, co ja jest w lato, w środku lata. No, no tak, bo wtedy nie można sprzedać. No właśnie, więc podejrzewam, że... Aha. Co? Poczekaj. Bo co ja jeszcze mam? Łącznie mi tak sypnęło, słuchajcie, 6 ton owsa i z tego drugiego pola, tego największego, mam 12 ton pszenicy, co będzie przekładało się praktycznie na, tutaj widzę, że po 1000 jest pszenica, pod 800, po 900 w zasadzie jest, nie, po 1500 jest owies i cena rośnie. A kiedy jest dobra cena na owies? W sumie teraz mogę albo poczekać na wiosnę dopiero. Halo? No. Ale śmieszna historia się zda. No. Zaczął mi niby chodzić ten, wiesz, auto uzupełniać wszystkiego, nie? Mhm. A tak nie za bardzo po mojej myśli. Mhm. Nie uzupełnił niczego poza trawą, stary. Sztos! A trawa mi jest niepotrzebna, TMR. Sztos! Sztosiwo mówisz? A rolniki tu na wsi mówili, a po co bierzesz Rostelmasza? Weź jakiegoś New Hollanda. A ja zadowolony z Rostelmasza jestem. Moje potrzeby, myślę, że jeszcze jak spokojnie bym dokupił 2-3 pola, to on sobie spokojnie poradzi na tych polach moich, wiesz? Stary, jak myślisz? Nie wiem, nie wiem. Zastanawiam się, jak naprawić to, żeby te trawy nie ładowały. O, to ci nie pomogę, stary. Właśnie, ja muszę pełną automatyzację tej przy tym, przy uzupełnieniu wody ogarnąć. Tam przy wodę wyciągnąć. Bo będzie se partią przypał. Naprawdę. Bo inaczej to będzie naprawdę cinko, ci powiem. Czy miałbym być szczery? Dobra. Ładnie, pięknie, zajebiście wycięte. Czy ja muszę teraz w tym sezonie któryś z moich pól orać? Nie, jedno wymaga wapna. Tylko jedno. O Jezu, w tym roku nie będę musiał orać pól, stary. Ja szczęśliwym człowiekiem jestem. Tylko wydam koszty związane z wapnem. Pewnie też sobie kupię jakiś mały zapas, żeby było, wiecie, o co chodzi. Co ty jesteś, że nie mówiłeś z wrażenia? Ja aktualnie to... jestem w szoku. A co się stało? Nic, bo tak średnio zrobiłem, jakbym chciał. Sąsiad, i co, w tym roku będziesz musiał coś orać? To jest tych swoich pól? Jeszcze nie. Ja tylko muszę wpaść po owsie z wapnem. Nie muszę nic brać. Nawapnować i mogę już wszystko praktycznie tylko kultywatorkiem opędzloli, stary. I już jest. Muszę kultywatorkiem opędzlolone. No ja nie, bo ja muszę to wszystko, wiesz, na słomę. Jeszcze co chodzi, jeszcze misyjki pewnie będę robił. Z kombajnu szkowania. Kurde, 5 i prawie 6 ton już mam tej soi. Naprawdę, ja jestem w szoku. I bez kitu. W tym odcinku myślę, że sobie jeszcze poprasujemy, bo niby John Deere jest podpięty pod lawetę. Ale myślę, że nie zdążysz zacząć tego zbierać. W następnym odcinku pewnie wezmę się za zbieranie balotów.
Razem może z nie wiem, z pokosem trawy. Zastanawiam się, czy nie robię takiej dłużnie po 40 minut na przykład tych odcinków z tej serii, bo to się fajnie gra strasznie. Jak myślisz, sąsiad? Żeby co? Żeby tutaj, żebym ja sobie nagrał po 40 minut na przykład takich odcinków. Bo to się naprawdę przyjemnie gra. No bo ciebie ogranicza internet, tak? I aktualnie Bela, której nie ktoś przyrządzić rozkę. No widzisz. Oś ty kuch. Se party. Co ty robisz, sąsiad? To nie chowuje się. Powiem ci, że jedyną wadą tej nowej jest to, że ona brzydko wygląda z tyłu. No. Bo ta rura wydechowa, no może to jest prosta. Ma header za duży. No ale wiesz, to jest, mamy taki kombajn. Ja bym go porównał do 2330 John Deere'a, nie? Albo do tych najmniejszych Tucano, nie? Wiesz, masz tam gospodarstwo, nie robisz usług. Masz, nie gdzieś tam z 10 hektarów. To jest kombajn dla ciebie, nie? I tak przynajmniej uważam, nie? Ja zaraz będę uważał inaczej, jeśli się zdenerwuję. No stary, no to gruba akcja. Tipowy. A ty inwestujesz w soję w ogóle, tak swoją drogą? Aktualnie tak średnio. Ale w ogóle, tak generalnie, bo ja wiem, że też jesteś pochłonięty tym, żeby ci ta automatyzacja działała. Ty masz, nie wiem, okres godowy? Mordo, czy rzucenie młotkiem w komputer będzie karalne? Tak, bo nie już miał monitorka, co się stanęło? Nie wiem. A co się stało? Nic, kadłub nie działa. Co? Kadłub nie działa. Coś bym powiedział, sąsiad, przykro mi, ale... Haha, dobrze ci tak. Wiesz, o co chodzi? Nie. Bo ty z sąsiadem, to nie może się wszystko działać, stary. Tak być nie może. To by godziło w zasady sąsiadowania. O nie, jakiego mijaka robię. Nie wolno. Nie wolno takich rzeczy. O, proszę bardzo. Elegancko. Pantuna elegancka. I powiem ci, że... Zresztą ci powiem dokładnie, ile mi spalił Rostelmasz paliwa. Bo mam zbiornik 300 litrów. Słucham. Poczekaj, bo jeszcze nie skończyłem ciąć. Dokładnie. No, jeszcze został mi jeden taki mały przejazd stary. To szybko. Jak mam jechać z tym ostatnim pokosem? Szybko! Zeżar mi dokładnie 160 litrów. Tak. Ja mam śmieszny słomowy wyrzut. Co masz? Śmieszny słomowy wyrzucacz. Słomowy wyrzucacz. O matko. Całka tam krótki na jedno. I cyk do środeczki. Myślałem, że i myk, zasypujemy krowy. Jej! Krowa przed. Krowi, ale jak to. Krowa mówi. Mówili, że będzie inaczej. Dobra, niech to się wysypuje. Ja tu przejdę przez krzoki. Jezu, przez świerki, Jezus Maria. Rozepnę John Deere'a i z czystej mojej jeżkowej ciekawości
Obadam, ile mi sypnęło tej soi. Obstawaj stary, ile mogłem sypnąć tej soi? 6 ton. 6 ton mówisz? To jest pytanie, czy przyczepa jest pełna? Czy wszystko wysypało z kombajnu? A! Lepiej! 800. Z tego pola 8 ton. Stary. Ja jestem w szoku normalnie. Zaraz będę wam pokazywał swoją karkołomną próbę cofania tam. Gdzie mam wysyp? To... znaczy wysyp. W sumie gdzie mam winda, nie? To nigdy się nie dobrze kończy. A co ja tutaj odwalam, to nie mam pojęcia. Może powiedz mi jedno jest. No. Mam taką pompkę do wody kupiłem. Nie, no. I ona powinna działać. Jeszcze raz. I ona powinna działać i pompować minimalną ilość wody dla krów. No. Czy nie? No. Czy się okłamywamy? A nie, zdało. Faktycznie zwracam honor. Minimalna ilość jest zachowana. Taka totalnie minimalna ilość. Ale to też jest tak, że ona tam łapie ci od pewnego momentu i łapie ci też te stare, jakby na bieżąco ci uzupełnia, nie? Dobra. I jedziemy poprasować trochę pole. Po pszenicy. A ja muszę zrobić miejsce na paletki dla kurkurów, jajeczków. No i właśnie muszę wymyślić, gdzie ja będę wrzucał, wiesz co, gdzie ja będę wrzucał baloty. Ale chyba do silosa. Moje kurkurki zrobiły mi już 9 paletek z jajkami. No właśnie, ja muszę kupić te kurkury w końcu. Tak się mówi, ale to parę groszy dużo. No wiesz, no 8 paletek razy 150 na palecie. To masz, poczekaj, 8 to będzie razy 4, 3 razy 1200 litrów, tak? Nie. Tu masz jakieś tam 5,5 tysiąca. 6. W ogóle tak swoją drogą... 8, 10, 20. W ogóle po ile sobie miejka? No, po 4000. Tak jak u mnie, nie? U mnie... To są po 5300. Zapotrzebuję. Właśnie, jadę jak wiecie. No bo nie, uzbieram więcej od razu, więc jest wcześniej. Znaczy, ja zobaczę jak to będę robił tymi kurkurami moimi jeszcze z tymi. Ale myślę, że też nie będę jakoś tam specjalnie... Oj nie, to teraz to za szybko. Mości książę. Aż prasadnie wyrabia ze zbieraniem balotów. I stary, wiesz co mi się wydaje, że będzie ok. No. To, że moje krówki niedługo już będą miały 2 lata. Niedługo będą, na przykład za 5 miesięcy będą miał najbliższego ciałeczka. I mleczko. Mleczko. No to już to siwo. Zbornika 18,5 tysiąca. Z 5 krów starych. Masz tylko 5 krów? No. To ja chcę 10 kupić. Co? Ja chcę 10 kupić. Sam wiatr, ale wiesz, że to jest tylko początek mojej pięknej przygody z krówką.
krówkówkami. Bo zauważ to, że ja mam dalej dużo pieniędzy na koncie. A wiesz, czemu ja mam dużo pieniędzy na koncie? Bo wziąłeś kredyt. Nie wziąłem kredytu. Wziąłeś w końcu? Bo miałeś buraki. Miałem burka. I dzięki temu, że mam tyle tego pieniążka, to niedługo postaram się zrobić zakupy większe. Właśnie, ludziska, ja muszę jedną rzecz jeszcze opowiadać, tak a propos. Proszę Państwa, ja będę postanowiłem zainwestować w CCM i sprzedawać CCM na paszę dla świń. Co? No. Poczekaj, ale jak ty chcesz go wykonywać? Czy... Co? Czym ty chcesz go wykonywać? A proszę Pana, złożyłem wniosek o dofinansowanie na takie urządzenie, które będę budował na gospodarce. Poczekaj, ja o tym nic nie wiem. Bo nie pytałeś, stary kurwa, nie pytałeś. Nie poinformowałeś sąsiada. A nie zapytałeś mnie, czy masz jakieś tam programy unijne na dofinansowanka. Każdy sobie radzi, stary, jak... Mówisz, że dofinansowania wchodzą... Stary. Dobrze. Prosta sprawa. Prosta sprawa. Już tłumaczę. CCM mil kosztuje 52 tysiące euro. Stawiasz takie coś, to ma pojemność chyba tam 50 tysięcy litrów. Robi ci do CCM-a z kukurydzy. Siejesz jedno pole kukurydzy. Sprzedajesz w tym momencie. W tym momencie. O! O! Sąsiad, ja już mam inny plan. No. Ja po jednym sezonie będę mógł sobie już klasa lekcjonować. No. Tak. Sąsiad, jak ja to zrobię, to co mam na myśli teraz? O, ja ci nie mogę powiedzieć. Ja chyba wiem, co ty chcesz zrobić. Energię odnawialną z paneli słonecznych. Nie. To co też, też to jest jakiś plan. Właśnie, panele słoneczne możemy sobie postawić sobie jakieś małego, nie? Nawet. My sobie właśnie będę się postawić. Poczekaj. O jest! Co? Nie, to się nie opłaca. To wezmę dofinansowanie na jakieś 150 tysięcy. Dobra, stary, ale co ty kombinujesz? A nie mogę ci tego zrobić. Dobra, mówię ci poziom w CCM, a ty nie chcesz mi o tym powiedzieć, o tej frajerze. Możesz kucować węgiel, stary. To ci powinno wyjaśnić. Co możesz? Kucować węgiel. Pucować węgiel? Tak. No ja mam pojęcie, co ty mówisz. Kurwa, myć kartofle! Tino faktycha. Tino faktycha. Nie, rób to te cycymy, a ja sobie będę robił co innego. Ja też sobie zrobię mycie ziemniaków. Nie możesz. Mogę. Jestem lepszym sąsiadem we wsi, ja mogę. A mnie nie my. Stary, ja zamierzam w kompost zainwestować, żeby kompost rzucać na pojawie. Od kiedy mogę dofinansowanie brać na ten... Składanie papierów ile? Dwa miesiące, czyli dwie pory roku? Nie, no... pół roku. No to dwa miesiące. Ale to i tak, to i tak... A ma ziemniaki w ogóle posadzone? No nie. Ale to będzie inwestycja dopiero w pole na ziemniaki. No właśnie, ja kukurydza, hedle do kukurydzy. O! Pole buraczane? Weźmy na to kredyt może. Spore pole buraczane! Rozumiem, że ty będziesz królem ziemniaków i buraków, a ja będę królem kukurydzy, tak? Tak, kukurydziany król. Najbardziej. Wiesz, że cycymy dochodzi do 3,5 tysiąca za 1000 litrów? Powiem ci tak, cycymy, jakiejś ogromnej ilości nie będziesz miał. Ale sąsiad, ja zasieję kartofle. Ale poczekaj, stary. Zbiorę kartofle. Umyję każdego kartofelka. Jednego, co do normalnie. Co do jodki. Będzie tak czysty, że ty jeszcze tak czystego ziemniaczka nie widziałeś. To on będzie tyle kosztować, że cię w dupie będzie przewracało dobre bytki. To po ile masz ziemi, po ile masz te na tym momencie? Czyszczone ziemniaczki? Nie wiem. Cena ziemniaczka aktualnie chodzi po... 550.
No. A my tego będziesz miał po 800 coś. No. Czy to jest aż taki duży zarobas? Przy założeniu... Nie, no w sumie jest to zarobas, dlatego że za samo urządzenie zapłacisz niecałe 20 tysięcy. I tak naprawdę wystarczy ci jakieś 40 ton i już zarabiasz na tym, nie? Tak dobrze liczę? Możliwe. No bo coś koło 40... Zależy na jakiej ilości. Ale coś na tej zasadzie, nie? Żebyś płacił sprzęt... To ja zrobiłem, wyłączyło mi się praca, lol. Żebyś, wiesz, spłacił sprzęt... I dopiero wtedy zaczął zarabiać tak naprawdę, nie? No, zobaczymy. Ja w ten CCM chcę pójść, wiesz? Gdzie ja go, kurwa, postawię? To jest też ciekawa ciekawostka. Bo na chwilę obecną nie mam w ogóle koncepcji. A ty, stary, gdzie stawiasz maszynę do mycia ziemniaków? No to na tym poletku, gdzie będę miał mycie ziemniaków. Tam sobie kawałek terenu wygospodaruję chyba. Tak jakby będzie trzeba zrobić. No ja muszę wykopać dziurę, stary. Dziurę? Tak, bo to pod ziemią się jest. Taki bunkier jest w środku, wiesz? To tam wszystko fermentuje w środku. Ale mogę też spróbować robić to w silosach na normalnie na trawę, wiesz? Okej. Tylko tam chyba fermentacja jest dłuższa. Wymielenie, nie? Możliwe. No. No i my tak sobie tu gadu, ja prawie całe pole, stary, spracowałem już, nie? Ja to teraz muszę gdzieś tu posadzić, które pole kupić. No właśnie, może bym już kupił pole z kukurydzą. I co się skosi, to się skosi. Zobaczmy. Zobaczmy, moi drodzy, czy gdzieś jest posiana kukurydza. Kukurydza. Czy ona jest? Poczekaj. Kurwa, wszystko jest zebrane już. No to przypał trochę. Kukurydza ma kolor jaki? Taki żółty. Kurwa, no. Jest. Kukurydza. Albo nie. Albo nie. Ile mi tych baletów wyszło? Myślę, że z przyczepa to będzie, nie? Dobra. Tu mam 3, 4, 5. Tu aha. Jest ich 6, tak? Usunięto. Aha. 6. Co, stary? Jest patrzę, to ładnie już uschnięte. Co? Uschnięte. Bez lecia. No, koło 10 baltów będę miał z pszenicy. Też prosto się w sumie nie narobiła. No jednak się zastanawiałem, nie? Co tutaj pójść i jak to wykombinować, ale wiecie, jak pójdziesz kukurydzę, tak jak ja teraz musiał pójść, nie? To kukurydzę możesz zrobić sobie na CCM, możesz zrobić sobie na kiszonkę tą samą i wiesz, i później zrobić ewentualnie na ziarko też, nie? Sąsiad, może jednak mnie przekonasz do tej kukurydzy, wiesz? Czemu? No bo burek z tymi ziemniaczkami trochę ciężko nie ma. No bo musiałbyś kupić sezarkę i kombajn. Okay.
A do kukurydzy tak naprawdę ty w tym momencie masz swój siewnik do kukurydzy, czy nie? Nie no, gdzie. Ale to nie jest problem, bo i tak bym potrzebował go do siania buraków i tak dalej. No właśnie ja o tym mówię, nie? Że punktowy siewnik to mi się przyda i do kukurydzy i bym soję tym sobie, bo ja chcę mocno pójść, znaczy mocno, mocno jak mocno, ale bo wszystko się rozchodzi, wiadomo, o pieniądze, tak? W tym momencie. Dobra, ja piszę papiery na dofinansowanie i w następnym moim odcineczku już powinien budować. Ja chcę pójść tak naprawdę bardzo mocno w oleiste i strączkowe, czyli w rzepak i w, wiesz, i w... Znaczy, wolałbym się skupić na roślinach, a nie na okopowych, znaczy na roślinach takich normalnych, nazwijmy to, nie okopowych. Czyli głównie myślę o pszenicy. Pszenicy, owsie, rzepaku i soi i kukurydzy. To chce iść, nie? No bo jak będę miał, wiesz, zwierzątka, no to samo musi mi się przydać, tak? Więc jeśli jedno, dwa pola zawsze musi być na słomę, nie? No, no jak sobie patrzę na wydatki, które miałem już w tym sezonie. No. Jak patrzę, że cały czas mi się powtarza utrzymanie ziemi, to w bardzo dużej ilości. Mówisz? Nieciekawe. No widzisz. Ja już skończyłem praktycznie pole. I nie wyszło tych balotów. Dobra, policzymy, słuchajcie, jak skończymy. No i ja myślę, że ten CCM wydaje się logiczny, no bo mówię ci, no bo ja też zdaję sobie z tego sprawę, że wiesz, kiszonki nie wiadomo ile mieć nie będę, a kiszonkę zawsze mogę sobie robić tylko z trawy, na swoje potrzeby, nie na handel. A... CCM zostało się tym rzeczą. A wiesz, a na kukurydzę, no to wiesz. Zawsze, z drugiej strony to też działa tak, że to co nie sprzedasz, nie zrobisz na ziarko na CCM, to zawsze możesz sprzedać po prostu na ziarko zwyczajnie, tak? Więc zawsze, tak naprawdę relatywnie ten koszt tego ci zostanie, tak? Gdzieś mi się to wszystko balansuje. Gotowa do zbioru zielona? No ona będzie taka zielono-żółta. No tak, ale to jest odpowiednia tekstura już, tak? No jeżeli jest gotowa, masz status gotowy do zbioru, to tak. Dobra, nie no, bo wiesz, może jest gotowa do zbioru, ale tylko na kiszonkę, wiesz co? A tu coś kawałeczek. Ojej, go nie zauważył. No to słuchaj, ja właśnie zaczynam ten żniwa kukurydza. CCM-owanie. Tak, muszę kupić header. Dobra, moi drodzy. Ja tylko policzę szybko baloty. Tu mam 3. Tu mam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 balotów mam. Słuchajcie, z tego pola. Więc jestem w sumie zadowolony. Bogaty sam świat jesteś, widzę. Tak, jak najbardziej. 12 balotów z tego, tam jest 6 to, czy 8, to mam około 20-20 paru balotów z dwóch pól. O Jezusku, jak ja wolno jadę tym kombajnem. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Zapraszam do sąsiada i trzymajcie się. Do następnego razu. Pa, pa. Cześć.